Wszystkie konie są właśnie startowe i ruszyły. Równo przyjęły start. Na prowadzenie wychodzi Czatyrda. Czatyrda jest na pierwszym miejscu. Konie powoli rozciągają się. Na ostatniej pozycji galopuje Zola, która traci do czołówki 5 długości. Czatyrda jest na prowadzeniu, ale już na pierwsze miejsce przechodzi Pertycja. Pertycja i Czatyrdach galopują łeb w łeb. Pertycja, Czatyrdach na trzeciej pozycji, debiutujący Hazi. Pertycja, w pół siodła za Pertycją galopuje Czatyrdach. Na trzeciej pozycji jest Hazil. Mocno do przodu przesuwa się Borda. Koń jest zgrupowany przed wyjściem na prosto. Przy kanacie Pertycja, tuż obok niej Czatyrdach. Koło Czatyrdacha Hazil i największym kołem wychodzi Borda, faworytka gonitwy. Pertycja przy kanacie atakowana przez Czatyrdach. Pertycja i Czatyrdach. Pertycja, Czatyrdach bardzo mocno wysyła Sylwester Urc Hazila. I Hazil wysuwa się na pierwsze miejsce. Dobrze idzie polem także Borda. Hazil, Hazil jest na prowadzeniu. Debiutujący w tym roku Hazil kasztanowaty oddaje od bata Sylwestra Pulca, jest przy kanacie, ale mocno atakowany jest przez Bordę pod Mirosławem Pilichem. Borda środkiem toru i przy kanacie Hazil. Te dwa konie rozegrają końcówkę wyścigu. Borda czy Hazil? Chyba Borda już jest na prowadzeniu, zwycięża. Borda drugi, Hazil na trzecim miejscu przygalopował Majownik. Czwarta Pertycja, piąty Czatyrdach, szósta Karima i siódma Zola.